Jeszcze przez tydzień do 18 sierpnia w Suwalskim Ratuszu przyjmowane będą projekty, których finansowanie zapewni Miejska Kasa. Suwalski Budżet Obywatelski ma już swoją tradycję i sporo pomysłów mieszkańców w ramach tego programu zostało już zrealizowanych. Tegoroczny budżet po raz kolejny został zwiększony. Mieszkańcy mogą rozdysponować aż 2 600 000 zł. 2 miliony przeznaczone są na tzw. projekty duże. Decydująca jest wartość. Inwestycja może kosztować od 100 do nawet 800 tysięcy złotych. Druga kategoria to projekty małe, ale kwota na nie przeznaczona mała nie jest. To aż 500 000 złotych. W ostatniej kategorii po raz pierwszy w Suwałkach projekty kulturalne i społeczne. Wartość każdego z nich nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych, a łączny budżet na tego rodzaju propozycje wynosi 100 tysięcy. Jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, czasami takich małych, niedużych, gdzieś na osiedlach, na ulicach i z horyzontu tutaj miasta całego, czy ratusza. My nie o wszystkim wiemy, nie o wszystkich potrzebach też napływają do nas sygnały. Dobrze, jeżeli mieszkańcy sami inicjują jakieś działanie, występują do nas taką inicjatywą, z takim wnioskiem, to wtedy po prostu i szybciej idzie zrealizować określone przedsięwzięcie. Jak nas dzisiaj poinformował prezydent Suwałk, do ratusza wpłynęło już kilkanaście propozycji, ale urzędnicy wciąż czekają na propozycje mieszkańców z otwartymi ramionami. Zachęcam mieszkańców naszego miasta do aktywności, do składania wniosków do budżetu obywatelskiego na rok 2018. Jeszcze jest kilka dni czasu. My również zachęcamy, wszak nikt od nas samych nie wie lepiej o potrzebach, które nierzadko widać po prostu z okna. Tydzień to wbrew pozorom sporo czasu.